Nie bój się, ja jestem przy tobie, aby cię podtrzymać. Moja córko, oddaj się całkowicie w moje ręce. Pozwól mi posługiwać się tobą, umiłowana, aby uzdrawiać duszy. Pozwól mi związać cię ze mną więzami miłości. Pozwól mi odczuć, że należysz całkowicie do mnie. Pozwól mi, mnie, który jestem twoim córcą, wziąć cię w posiadanie. Tęskniłem za twoją miłością. Pozwól teraz mojej miłości rozpalić twoje serce. Bądź całkowicie moja. Tęskniłem za tobą. Tęsknię za tobą. Czy nigdy za mną nie tęsknisz, Basulo? Tak, albo wyobrażam to sobie. Basulo umiłowana, ofiarowując mi siebie, uwielbisz mnie i równocześnie oczyścisz się. Teraz wiążę cię ze mną. Ja, Bóg Najwyższy, będę z tobą aż do końca. Zaprawdę mówię ci, wybrałem cię, wiedząc, że jesteś niczym, bez środków, nędzna, grzeszna, ale pomimo wszystkich twoich błędów kocham cię. Tak. Kocham was wszystkich, pomimo waszej nieprawości. Panie, czy związałeś mnie teraz? Tak, uczyniłem to. Kocham cię i z miłości pragnę, abyś była zawsze blisko mnie. Umiłowana, posłuchaj mnie. Moje więzy są więzami miłości, są więzami czystości. Kocham cię. Niech moje dzieci zrozumieją, jak bardzo ja mogę je kochać. Moja łaskawość nie ma granic. Moja miłość to pożerający płomień ogarniający każde przyjmujące mnie serce. Córko, idź teraz i pamiętaj, że to ja cię prowadzę. Przypomnij sobie, kto cię oczyścił. Wahałam się, ponieważ nie rozumiałam. Zapomniałaś, czyż to nie ja sam cię namaściłem? Tak, panie. Basulo, ja sam dałem ci mój chleb i moje wino. Przypomnij sobie, że to ja wybrałem dla ciebie moment oczyszczenia, dziecko. To prawda. W kościele w pełni rozpoznałam w tabernakulum Jezusa, który śpiewał i modlił się z innymi. On sam dał mi chleb i wino. Kochaj mnie, pracujmy razem. To przypomina mi pierwszy raz, kiedy przyjmowałam komunię świętą w tym kościele. Byłam z ojcem Karlem, kapłanem. Bóg posłał mnie do niego, abym otrzymała komunię świętą. Ojciec Karl nie był pewny, czy w podobnym przypadku może mi ją dać bez koniecznego przygotowania. Zaproponował więc, że pomodli się w duchu, aby Bóg go natchnął, co ma czynić. A moja ręka prowadzona przez Boga napisała to, co trzeba było zrobić. I will, co znaczyło, ja to uczynię. Ojciec Karl powiedział mi, abym przyszła jeszcze raz, aby przyjąć komunię świętą. Odpowiedź Boga brzmiała, że on sam wyjątkowo. Basula podkreśla wyjątkowość tego wydarzenia. Chrystus wielokrotnie pouczał ją o konieczności spowiadania się przed kapłanem. Na przykład 15 luty 87. W orędziu z 3 listopada 1990 Maryja prosi nie tylko o modlitwę i post, ale ponadto o nawrócenie i spowiadanie się. Posłanie z dnia 20 marca 91 mówi, że obrażają Boga ci, którzy w stanie ciężkiej winy przystępują do Komunii Świętej, odrzucając spowiedź i rozgrzeszenie. W wywiadzie z O.R. Laurentinem Basula zaznaczyła, że przystępuje do spowiedzi co miesiąc. Odpowiedź Boga brzmiała, że on sam wyjątkowo wyspowiada mnie tym razem.
4 dni później Bóg prosił mnie, abym się wyspowiadała. Uczyniłam to wobec Niego. Nazajutrz wróciłam do ojca Karla, który dał mi komunię świętą. Bóg zacznie działać w naszym życiu, jeśli Mu pozwolimy. Bóg, który jest potęgą, potrzebuje naszego pozwolenia. Właśnie ze względu na wolną wolę. Wystarczy, że Mu pozwolisz. Pozwól mi, mnie, który jestem Twoim stwórcą, wziąć Cię w posiadanie.